Icewind Dale. Dobra, Tak. znalazłem, jak się ona nazywała, Auril. I ona jest tutaj w tej jaskini. Powiedz, czego chcesz. Więc wchodzimy. Już się robi. Zbędnego pitu. Oczekuję twych rozkazów. Już się robi. O, pokaż się. To moja pustelnia. Byłabym wdzięczna, gdybyście zostawili mnie samą. Kim jesteś? To nie twoja sprawa, kim jestem, ale chyba nic złego się nie stanie, jeśli ci odpowiem. Mam na imię Lysan. Co tutaj robisz? Jestem prostą duchownią na pustelni. Przybyłam tu w poszukiwaniu ciszy i miejsca do medytacji. Czy nie ma lepszych miejsc na pustelni niż ta jaskinia? Właściwie nie. Moja religia naucza, że oświecenie można osiągnąć dzięki trudnościom i stawianiu czoła przeciwnościom losu. Ta jaskinia zapewnia odpowiednie warunki. Jaką wiarę wyznajesz? To sprawa osobista, o której nie będę rozmawiać z obcymi. Ja nie wtrącam się w wasze prywatne sprawy, więc byłabym wdzięczna, gdybyście nie wtrącali się do moich. A teraz, jeśli skończyliście zadawać pytania, chciałabym powrócić do modlitwy. Szukam kapłanki Auril. Może to ty? Wiem trochę o Auril. Lodowa dziewica nie jest zbyt popularna wśród większości ludzi. Wielu czci ją bardziej ze strachu niż z prawdziwej miłości lub poświęcenia. Ci, którzy są jej prawdziwie wierni... ci, którzy są jej prawdziwie wierni, są nieliczni i pozostają w ukryciu, delikatnie mówiąc. Dlaczego szukasz tej osoby? Muszę z nią porozmawiać o pewnej ważnej sprawie. Naprawdę? Muszę przyznać, że zżera mnie ciekawość. Nie potrafię sobie wyobrazić, co może być tak ważne, że poszukujesz wyznawcy Auril. Czy raczysz mnie oświecić? To sprawa osobista. Mogę o niej porozmawiać tylko z kapłanką. Rozumiem. Dobrze zatem. Zakończmy tę zabawę. Jestem Blisana, służebnica Auril. Znaleźliście swoją kapłankę. Teraz mówcie, o co chodzi. Przychodzę w imieniu ducha jednego z tutejszych grobowców. Martwią go twoje zamiary co do jego miejsca spoczynku. Nie wiem nic o żadnym duchu, ale znam grobowiec, o którym mówisz. W oczach bogini jest czymś obrzydliwym. Zamierzam dopasować go do jej gustów. Jest pewien duch przywiązany do tego grobowca. Nie życzy sobie spędzić całej wieczności w ciemnościach i chłodzie. Nieważne, czego chce ten duch, przecież jest martwy. Co umarłego obchodzi światłość oraz... co umarłego obchodzi światłość lub ciemność? Chłód czy ciepło? Umarli są ponad takie troski śmiertelników. Może i tak, ale tego ducha to nie obchodzi. Prosił mnie, abym porozmawiała z tobą w jego imieniu. Nie dbam o to, czego chce ten duch. Od miesięcy stopniowo pozbywam się nieumarłych z tego grobowca, żeby wcielić w życie wolę bogini. Nie zamierzam porzucić tego zadania. Co zrobiłaś, Lysano? Najpierw rzuciłam klątwę na dolinę i duchy umarłych. Nakazałam im powstać i nękać tę ziemię. Później wkradłam się do społeczności Kuldahar i stałam się barmanką w tamtejszej gospodzie. Stamtąd zaczęłam rozsiewać plotki o siłach zła budzących się w dolinie i zagrożeniu, jakie sprowadzały. Było tylko kwestią czasu, aż ktoś zostanie wysłany, by rozwiązać ten problem. Przypadkiem jesteście to wy. Przeklełaś całą dolinę. Nie wydajesz się wystarczająco potężna. Całe to manipulowanie ludźmi tylko po to, by zniszczyć grobowiec? To chore. Zaprzestań zniewag, głupcze. Nie masz pojęcia, z kim masz do czynienia. Gdy rzucałam moją klątwę, poczułam
wołanie, siłę, jakiej wcześniej nigdy nie czułem. Pochłonęła mnie, podsyciła moje pragnienie i uistniła je. Musiała się we mnie obudzić prawdziwa wola bogini. Zostałam wybrana, by wypełnić to wspaniałe zadanie. Lysan. A co z Kuldahar? Kuldahar, wielkie drzewo i krąg ciepła są herezją w oczach Auril. Kuldahar spowił w jej imieniu zima. Spowije je w imieniu zima. Albo zginie na zimnych pustkowiach. Wola Auril musi zostać wykonana. Nie mogę na to pozwolić, Lysan. Och, naprawdę, jakie to smutne. Więc muszę cię zabić. Przygotuj się na spotkanie ze swym przeznaczeniem, głupcze. Niech tak będzie. Jestem gotowa. Chyba. Już się robi. Tak? Brzmi sensownie. Zagramy tak. Twoje życzenie? Dobra, nie będziemy się patyczkować. Coś przegapiła? W nią od razu po... Gotowa do działania. Powiedz, czego... Gotowa do działania. Kurczę, nic nie widać. Dobra, w niego. Ktoś zmarł? Nie, jeszcze nie. Co trzeba zrobić? Więc... A, dobra, ty masz... Ty nie masz. Potrzebujesz mnie? Weźmy nakładanie rąk. Magiczny pocisk. Kurczę, zmarła. Jestem gotowa. Brzmi sensownie. Przeklikamy to tak szybciutko. Tak? Zrozumiałam. A co tutaj robisz? Dobra, jaką wiarę wyznajesz, szukam kapłanki. Dobra. Powiedz, czego chcesz. Zrozumiałam. Oczekuję twych rozkazów. O, dobra, udało się zrobić save'a. Na bliźniacze topory klan Gedina. To życzenie. Też rzucimy tutaj zagładę. Gotowa do działania. Ty tutaj jeszcze co ty miałaś? Leczenie, ugodzenie zła. Coś przegapiła? Nareszcie coś się dzieje. Dobra, teraz tego. Za szybko schodzi. Przeniesiemy to tutaj. Dobra. W czym mogę pomóc? Na bliźniacze topory klan Gedina. I w nią teraz wjechać. Ty masz magiczny pocisk. O, kamyk. W czym jest problem, żeby to rzucić? Proszę wypić to. Potrzebujesz mnie? Ciekawego to nie ma. Prostym pociskiem.
broń nieskuteczna. Mamy nakładanie rąk. Co ty tu masz jeszcze? Święte uderzenie, o. Co się dzieje? W czym jest problem? Tylko powiedz, co mam zrobić. Vita Mortis. Czy ty masz jeszcze jakieś tutaj czary? Dobra, dajmy to. Potrzebujesz mnie? Ty oddasz swoje jej. Coś przegapiła? Dawać ją. Bracie! Tak. Jezus, nakładanie już zużyłem, chyba tak? Ty masz leczenie. W czym mogę pomóc? To się jest friendly fire. No. Gotowa do działania. Za pozwoleniem. Jestem gotowa. O kurde. Co trzeba zrobić? Potrzebujesz mnie? Tak. Powiedz, czego chcę. Proszę, ja... Pomocy! No i zmarła. Jestem gotowa. Chyba. Tak? Twe życzenie. Weź ty tutaj rzuć ten czar. Święte uderzenie. Ty rzucisz... płonące dłonie. Nareszcie coś się dzieje! No dawać, dawać. A z tego? Nie powalczę już tak? Dawaj tu. Magiczny kamień. Też. I tu było co? Ugodzenie zła. Nie powalczę już zbyt długo. Czemu nie możesz rzucić tego czaru? Nie no, kulki się nie skończyły. Więc nie kumam, w czym jest problem. Gdzie są wrogowie? Co jest z tymi czarami? Nieskuteczna.